Cześć kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Zobaczcie, mamy tutaj domek kempingowy Barbie. Cała rodzinka w ramach wakacji przyjedzie na swój mniejszy domeczek i będą się świetnie bawić. Jak myślicie, czy będą mieli po drodze jakieś przeszkody? Oj, Chelsea, ja nie wiem, ile my będziemy czekać na tą Barbie, no i Stacy. No nie wiem, może robią coś pilnego w tym momencie. No nie wiem, poczekajmy. W końcu jest fajna pogoda i nigdzie nam się nie śpieszy. No niby tak, ale umówiona godzina to umówiona godzina, a czekamy już na nie aż od 15 minut. No dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Zaufaj mi, myślę, że za chwilę przyjdą. Stacy, Stacy, no idziesz? Przecież już na nas czekają. Poczekaj chwilę, nie mogę znaleźć kluczy. Ach, te klucze, no zawsze to samo. Jestem przekonana, że Ken i Chelsea już są zdenerwowani. Jestem. Wybacz, naprawdę, ale po prostu no nie mogłam znaleźć kluczy. A wiem, że bez tego nie weszlibyśmy do naszego wakacyjnego domku, do którego jedziemy. To co, możemy już ruszać? Mam nadzieję, że tak. No chodź już, Stacy, chodź, naprawdę. Już naprawdę mamy długie spóźnienie. Och, te dziewczyny mają już spóźnienie 20 minut. Och, wybaczcie, naprawdę. Wiem, że jesteście źli. Może nie będziemy źli, jak powiesz mi, co się tak stało? Czemu tak długo na was czekamy? To moja wina, to moja wina. Nie gniewaj się na Barbie, dobra? Bo wiesz co, nie mogłam znaleźć kluczy do naszego wakacyjnego domku. No a wiadomo, że bez niego byśmy nie mogli tam nawet pojechać. No dobra, jest to w sumie zrozumiałe. To chodźcie już, wskakujcie do auta. Naprawdę już sporo czasu straciliśmy. Dobra dziewczyny, no to ruszamy! Ken, a daleko jeszcze? Jedziemy już od godziny. Oj, no Chelsea, no musisz być cierpliwa. W końcu mamy domek nad jeziorem, a więc naprawdę musimy chwilkę być cierpliwi i lada moment będziemy na miejscu. O tak, ale ekstra, znowu jesteśmy na naszej działeczce. Uj, nawet udało mi się przepięknego kwiatka zerwać w ogrodzie. O, Chelsea, widzę, że masz pięknego kwiatka. No, 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 to chodź, włożymy go pięknie do wazonu, a wazon jak zawsze czeka na nas przy kominku. Ale ekstra, dobra, no to trzeba włożyć pięknego kwiatuszka. I hopsa! A słuchaj Barbie, bo troszeczkę zgłodniałam, zrobilibyśmy coś do jedzonka? A wiesz co, Chelsea, powiem ci, że dzisiaj Ken obiecał, że zrobi pyszny obiad, a więc dlatego usiadłam na kanapie i mogę się wylegiwać ile chcę, a on, mam nadzieję, pamięta o obiedzie. No, 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 halo, halo, czy ja słyszałem swoje imię? Właśnie dowiedziałam się, że masz dzisiaj ty robić obiad i właśnie chciałam spytać, co będzie dzisiaj pysznego? Myślę, że możemy dzisiaj zrobić ryż z warzywami, a potem na deser, na przykład pyszną galaretkę truskawkową. O, ja usłyszałam galaretka, to od razu przebiegłam. Ale chwila, Ken, ty umiesz tak dobrze gotować? No, coś tam umiem, za chwilę zresztą same się przekonacie. O, świetnie, miseczki są na półce, a więc na szczęście będzie w czym zrobić obiad. No a mikrofalówka, mam nadzieję, że nadal działa, bo byłoby kiepsko, gdyby jednak coś szło nie tak. A zaraz, co to tam jest w środku, Barbie? Co się stało, Ken? Co tam zauważyłeś? No jak to co? Zobacz, nie wyciągnęłaś czegoś z mikrofalówki, a przecież nie byliśmy tutaj ponad pół roku. Naprawdę? O rany, to musi tam być już zgniłe i spleśniałe. Przepraszam Was bardzo, najwyraźniej jak się pakowaliśmy, to zapomniałam tam wyciągnąć tego wszystkiego. Dobra, na szczęście udało mi się to jak najprędzej wyczyścić. Ej, zobacz, wyciągnęłam z szafki czajniczek. Jak coś, myślę, że może się przydać, co?
No jasne, możesz położyć tam, gdzie jego miejsce. No dobra, czyli oczywiście tutaj, na gazówce. No a do obiadu oczywiście przydadzą się nam super nasze kubeczki. W końcu trzeba czymś popić nasz obiad, co nie? Dobra, tu mamy na pewno żółtą, fioletową, różową i także kolejną różową szklaneczkę. Dobra, to wiecie co? Ja w tym czasie, jak będzie robiony obiad, pójdę się pobawić z koleżanką. Też przyjechała na działkę, a jak będzie obiad, to mnie zawołajcie. Dobra, kochana, tylko pamiętaj, aby być zawsze ostrożną. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli odcinek się Wam podobał, to czekam na Wasze kciuki w górze. Jeżeli będzie 200 łapek w górę, to zrobię kolejny odcinek z serii wycieczkowej. No i oczywiście w komentarzu dajcie znać, jak często Wy wyjeżdżacie na różne tego typu wakacje. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie subskrybuj. A my się widzimy, kochani, już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa! Bye.